Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałem porozmawiać o takiej opcji jak tag w programie Krita. Jak macie swoje ulubione pędzle, o brush preset history, jak wybieracie sobie settings, dockers. Niestety wagą tego jest to, że najczęściej używane pędzle, moi drodzy, znikają. A dzisiaj wam okażę, jak dodać pędzle ulubione do waszego tagu, który jest tutaj, a tu jest konfigurator do pędzli. To okno. To drugie okno. Mamy tu ulubione pędzle Digital. Digital Atelier. Mousses. Rakuri pędzle, też to sobie ja zainstalowałem. No i mamy różne. To instalowałem, jak to jest dodatek, możecie to obrać. A niektóre instalowałem. A dzisiaj wam okażę Shimi, moje ulubione pędzle, z których ja najczęściej korzystam. Bo wtedy będziecie mogli szybko je wybrać. Animacja, na którą reakcję. Nawet taki efekt tekstury możecie dać. Koszula teksturowana. No to dobra, to wam okażę. Dajemy sobie tag, nowy tag. My Custom Brushes. Moje pędzle. Pędzle moje dostosowane do moich potrzeb. Wybieramy sobie to. Idziemy do Brush Presets. Wybieramy sobie coś takiego. Assign to tag. My Custom Brushes. Następnie zjadę sobie na dół. Wybieram sobie może ten. Dzięki czemu, jak nawet macie tutaj najczęściej używane pędzle, bo to jest limit, który po pewnym czasie znikają te starsze pędzle. Natomiast tutaj, moi drodzy, mamy moją nazwę, mego imienia pędzle. My Custom Brushes, te ulubione pędzle. To jest domyślnie pędzel, ale możecie go skonfigurować, nadpisać. Na przykład, jak dokonujecie zmian. Nawet jeśli, moi drodzy, dokonacie zmian, już wam okażę, o co mi chodzi. Nawet jeśli dokonacie zmian, to możecie powrócić znowu do tego samego pędzla. Tylko chciałbym wam okazać, tutaj akurat muszę wybrać sobie, sprawdzę, co to jest i jak to działa. Bo to też jest spoko. To też można nadpisać. To jest taki Blender, z którego ja korzystam. Muszę przeskoczyć na tą warstwę. Sobie to zrobię smudge, długość rozmazywania. Bardzo ciekawa jest opcja dull, moi drodzy. To jest matowienie po angielsku. Niech ja popatrzę. Przyda się nam opcja Scatter. Ciekawe, czemu jest odwrócone. Muszę sprawdzić, jak to w ogóle. A to interesujące, że Scatter jest w tą stronę odwrócone. Nie, ja chcę w tą stronę. Mm-hmm.
a może to trochę zmniejszy. Trochę takim pikselowaty to jest. Trzeba będzie to wymienić na silnego. Ach, kurde, zapomniałem gumkę dodać do resetu, ale błąd. Kurde, niedobrze, no. Shimmy, assign to tag my custom brushes. Kolega, niedobrze. Muszę chyba jeszcze raz na nowo konfigurować ten węzeł, moi drodzy. Jak to teraz wygląda? O, zapamiętał ustawienie, bo przedtem nadpisałem wartość. Wiecie, że ten sam preset mogę dać do innego tagu. Dobra, trzeba przeskoczyć na warstwę tam. Kurde, jak on mi to rozmazuje. Ja chyba wybiorę. O co chodzi z tą opcją smear alpha? Kolega, nie podoba mi się trochę to. Zaczekajcie, bo muszę coś sprawdzić. Zależy też jak długo pędzel będzie rozmazywał. Jak jest mniejsza długość rozmazywania, to czasami się może to wam przydać. To jest ten sam, moi drodzy, węzeł, tylko ja napisałem jego wartości. Ja sadam tutaj do tego. Przyjmij. Mamy ten sam węzeł domyślny. Znajduje się w tagu tym i w tagu tym. Dzięki temu nie musicie szukać węzli, moi drodzy. Jak chcecie szybko wrócić do ołówka, bo patrzcie ile tego jest. Tak to musielibyście szukać, a tak to klikniecie sobie tu i macie ołówek. Również macie tu ołówek. To jest to samo, tylko jest przypisane do innego tagu. Mamy jeszcze... Na szczęście można tu wybrać szybko to, bo chcę sprawdzić jeszcze inny preset. Cholera, czemu on tak słabo rozmazuje? Dlatego, że tutaj nie jest to ustawione. Zależy też jaki kształt. To akurat mi się trochę mojej drodzy nie podoba. Jeszcze możemy to sprawdzić. Zanim się zdecydujecie jaki resek wybrać, jeszcze możemy to sprawdzić. Polecam opcję makowienie, tylko jak trzeba wtedy zmniejszyć to, wtedy to będzie tak fajnie powoli zanikać. A jak do góry nogami dam? Nie, to będzie wtedy bez sensu. Co to jest to? Nie, to wiem, akurat musi być to tak. Use new algorithm. Nowy algorithm. Ciągle się zastanawiam, o co chodzi z tą opcją Smear Alpha.
Nie, nowy algorytm mi się nie podoba. Za słabo to zanika. To się od was zależy. Bo w tym wypadku lepiej będzie działało to. Możecie troszkę jako główkę użyć, ale... A wtedy będzie to za wolno działać. Dobra, ja sobie szybko wybiorę to. O, możecie jeszcze do tego samego powrócić. Nie, no nie jest źle. Nie musicie, moi drodzy, szukać pędzli. To, co najważniejsze, możecie szybko znaleźć, coś poprawić, tu ulepszyć. Najpierw właśnie jest ten grow layer. Ja przeskakuję między warstwami. Spoko to wygląda. I to co najważniejsze, możecie do tagu przypisać. Także nie musicie się męczyć i szukać. Mam również pędzel z gotową teksturą. Logo jest ten i z gąbszeczkiem ustawiałem. Bo to co jest domyślnie, to możecie napisać. Zamiast zapisywać jako nowy presek, możecie domyślnie pędzel napisać. Również, czy jest to opcja reset? Właśnie nie będę bawił zapisywanie od nowa, bo to byłoby za dużo czasu, bym stracił na to. A powiem wam, Krika jest coraz lepsza. Dobra, napiszę sobie, tu już akurat zapamiętał. A czemu nie ma dźwięku? Gdzie ja to zapisałem? Mam nadzieję, że się wam mój najnowszy tutorial podoba, jak zarządzać pędzlami, aby je łatwo znaleźć. A jakby to po polsku nazwać? Tag. Dobra, to byłoby na tyle. Jak mi się coś przypomni, to będę inny tutorial publikował, ale ten uważam za najważniejszy. My custom brushes. Shimmy. Z tych będę przede wszystkim korzystał i dzięki temu przyspieszyć waszą pracę w programie Krika.